zainstalowałem ostatnio na telefon aplikację o nazwie Ghost Tab. Zobaczymy, czy jakieś słowa padną. Tak. Wow. Witam Was po dłuższej przerwie. Jak wiecie albo nie wiecie, prowadzę jeszcze drugi kanał na YouTubie i ze względu na brak czasu nie miałem jak nagrywać dla Was urbexów, ciekawych miejsc. Mamy teraz porę jesienną, przed nami jeszcze zima, więc będę miał więcej czasu, żeby nagrywać dla Was bardzo ciekawe miejsca. Wcześniej obeszłem ten cały teren. Będzie można wejść do środka. Znajduje się tu bardzo duży obszar parku. Mam również większe i lepsze wyposażenie. Mam przy sobie kamerę, do której teraz do Was mówię. Mam również aparat, statyw, rękawiczki takie zwykłe gumowe, gaz pieprzowy w razie zagrożenia życia oraz lampę LED-ową. Ma bardzo dużą moc, więc jak zejdziemy do piwnic, czy w ogóle obiekt będzie zaciemniony, wszystko będziemy widzieć. Zostańcie ze mną do końca filmu, ponieważ jak zwiedzimy ten cały obiekt, zrobię dla Was bardzo ciekawe przebitki, które na pewno Wam się spodobają. Więc jeżeli jesteście gotowi, możemy ruszać na wyprawę. Nic szczególnego się tu nie znajduje, więc wracamy na drogę. Droga jest bardzo porośnięta chwastami, pokrzywami, więc bardzo trudno dostać się do tego obiektu. Park jest bardzo dużej powierzchni, ale nie będę Wam teraz pokazywał całego parku, ponieważ zrobię to dla Was w przebitkach. Dobra, wrócimy z powrotem.
zanim wejdziemy tam do środka, jeszcze pokażę wam przód tego pięknego dworku. Tutaj te główne wejście jest zamknięte również. Proszę tylko zobaczyć, jakie bardzo stare dęby kolumnowe. Ile one muszą mieć lat. Bym jeszcze zapomniał, zainstalowałem ostatnio aplikację na telefon GhostTab. Wchodzimy do piwnicy.
strasznie zimno. Cały dół byśmy mieli sprawdzony. Strasznie tam zimno było. Napiszcie w komentarzach, jak oceniacie piwnicę. Trochę świeżego powietrza i wchodzimy do góry. Zobaczcie, co znalazłem. Mega.
tej części piwnicy jeszcze nie byłem. Dobra, pierwsze piętro byśmy mieli już zbadane, wchodzimy teraz na drugie. Bardzo dużo pomieszczeń do sprawdzenia. Bardzo dużo pokoi. Ślady butów na ścianach. Ciekawe. Thank you.
schody na dół. Bardzo miło mi świeci zostawić. Taki widok z okna. Schody na dół. Zobaczcie, myśli do góry jeszcze. Bardzo duże poddasze, ale tu nic ciekawego nie ma. Tak to wygląda. Tak więc cały ten budynek byśmy mieli zbadany. Moje osobiste wrażenie bardzo pozytywne. Niestety dużo śmieci. Teraz sprawdzimy tą aplikację, co mam na telefonie. I będziemy schodzić na dół i zrobię dla Was kilka przebitek. Albo kilkanaście. Na szczęście na nikogo nie trafiłem. Tak więc odpalamy aplikację.
Nikogo tutaj nie ma. Tak. Ło! Niewinny. Niewinny. To rzeczywiście działa ta aplikacja. Opuszczam to miejsce. Dobra, wyłączam tą aplikację. Obiekt robi bardzo duże wrażenie. Wieczorem albo w nocy byłoby zdać się lepiej, ale samemu nie zamierzam tu chodzić. Niech emocje mi trochę spadną i będę dla was nagrywał przebitki. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie, film się podoba. W końcu mamy Halloween, nie? Myślę, że wieczorem czy w nocy byłoby tu większa aktywność, jeśli chodzi o paranormalną aktywność. Bo jak też widzicie, ludzie też lubią tutaj chodzić, zostawiając za sobą śmieci. Nagrywam dla was najciekawsze ujęcia.
Bardzo ciekawie wygląda granica tego parku. Proszę zobaczyć tylko na te lipy, jak one są posadzone bardzo gęsto w równych odstępach. Oto takim widokiem kończymy dzisiejszy film. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że spodobał Wam się film. Tak jak mówiłem, filmy na tym kanale będą pojawiać się częściej. Na bieżąco będę szukał dla Was ciekawych miejsc i będę dla Was nagrywał. Jest większy spokój w pogodzie, więc mam czas, żeby szukać dla Was bardzo ciekawych miejsc do nagrywek. Jeżeli spodobał Wam się film, napisz komentarz. Zasubskrybuj kanał. Nie przedłużając, żegnam się z Wami i widzimy się na następnej wyprawie. Do zobaczenia.